Przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego porządku obrad. To jest zmiana zadania priorytetowego na rok 2014 dotyczącego budżetu partycypacyjnego, druk numer 303. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany zadania priorytetowego na rok 2014 dotyczącego budżetu partycypacyjnego. Paragraf pierwszy. W ramach zadań priorytetowych na rok 2014 zwiększa się kwotę na zadanie pod nazwą budżet partycypacyjny z kwoty 75 tysięcy zł do kwoty 83 tysięcy zł. Paragraf drugi. Zmniejsza się rezerwę w ramach zadań priorytetowych na rok 2014 do kwoty 9 tysięcy zł. Paragraf trzeci. Kwotę w wysokości 83 tysięcy zł przeznaczono na zadanie pod nazwą budżet partycypacyjny dzieli się w następujący sposób. W punkcie pierwszym plac zabaw przy szkole podstawowej nr 50, kwota 33 tysięcy zł. I w punkcie drugim amfiteatr na widoku, kwota 50 tysięcy zł. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Po rozstrzygnięciu głosowania dotyczącego realizacji projektu zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego postanawia się przeznaczyć wskazaną w projekcie uchwałę kwotę na realizację dwóch zadań, które otrzymały największą liczbę punktów. Tutaj tak przybliżając jeszcze ten projekt uchwały, no to chciałem przypomnieć, że przeznaczyliśmy właśnie 75 tysięcy, a w ramach głosowań największą liczbę głosów uzyskały właśnie te dwa projekty, które zarząd zaproponował do realizacji. Niemniej jednak, żeby je zrealizować, brak było środków finansowych w wysokości 8 tysięcy. Ściągnęliśmy to z rezerwy, powiększając kwotę budżetu partycypacyjnego do kwoty 83 tysięcy zł. Opinia Komisji Edukacji. Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej. Pozytywna. I wiem, że też wyraziła swoją opinię Komisja Informacji i Promocji. Tak? Pozytywna. Dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w temacie przedstawionego projektu mogę się wyrazić najbardziej pozytywnie. Cieszą mnie te kroki zmierzające do realizacji dwóch tych najwyżej zapunktowanych projektów. Szczególnie cieszy mnie wprowadzenie tego amfiteatru na osiedlu Widok, ponieważ to a propos jeszcze kiedyś mieliśmy dyskusję, czy jest osiedle Branowicanowe, czy Widok. Tu, jak rozumiem, jest pewna podpowiedź w tej dyskusji. Ale wracając do głównego wątku. Realizacja tego amfiteatru na pewno wpisuje się w program, czy potrzebę programu na sprawy przestrzeni publicznych na osiedlach z Wielkiej Płyty. Także tym bardziej chcę powiedzieć, że realizacja tego projektu jest w mojej ocenie zasadna. I przy okazji chciałem zaproponować, abyśmy przeprowadzili może jakąś szerszą dyskusję, być może w ramach przyszłej sesji na temat oceny tego budżetu partycypacyjnego. Bo czy na pewno każdy z Państwa ma ocenę dotyczącą tego elementu, w którym braliśmy udział po raz pierwszy w tym roku. Też oczywiście mam swoje zdanie na ten temat, więc jeśli zarząd czy też odpowiednia komisja zechciałaby się przychylić do mojej propozycji, to z chęcią widziałbym taką dyskusję w ramach gronie radnych. No bo rozumiem, że będziemy też pewnie próbować przystępować w przyszłym roku. No i pytanie, na jakich zasadach chcecie brzmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tym temacie? Ja tylko dosłownie dwa słowa, że projekt modernizacji amfiteatru odbył się szerokim echem i z bardzo pozytywną opinią i oceną mieszkańców osiedla Widok. A informacja o tej modernizacji ukazała się w biuletynie wydawanym przez spółdzielnię Widok, która jest dostarczana do wszystkich mieszkańców bezpośrednio do skrzynek. Także informacja poszła do wszystkich. Ja tylko powiem, że nie widzę przeszkód, żebyśmy taką dyskusję czy debatę odbyli. Myślę, że możemy się spotkać nawet specjalnie, żeby porozmawiać w gronie radnych na temat budżetu partycypacyjnego. Ale myślę, że i tak poczekamy do uchwalenia budżetu, bo może się zdarzyć, że Rada Miasta przyzna każdej dzielnicy po 100 tysięcy złotych
2014 rok na budżet partycypacyjny. Mówię, podkreślam, może się zdarzyć, bo to nie jest przesądzone. Prace nad budżetem miasta trwają i jeśli by tak się stało, no to na pewno być może jeszcze w grudniu będziemy się musieli spotkać, dlatego że chcą zrealizować w cyklu jednorocznym zadanie pod nazwą budżet partycypacyjny. Musimy od pierwszych dniach stycznia, a nawet już w grudniu przystąpić do ciężkiej pracy. Bo proszę zwrócić uwagę, że cały ten cykl, powiedzmy, wyłaniania procedury, no łącznie w zasadzie trwa prawie pół roku, a nawet ponad pół roku, a realizacja jest w 2014. Więc my musimy te wszystkie procedury, które przerabialiśmy łącznie, znaczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska, skrócić do minimum. My musimy mieć spotkania z mieszkańcami za sobą, przygotowane projekty i zgłoszone przez mieszkańców, ocenione przez jednostki miejskie i przeprowadzone głosowanie, czyli jeszcze kampania, jakby głosowanie. Musimy się zamknąć co najmniej najpóźniej do połowy kwietnia. To będą bardzo krótkie terminy i jeśli, tak jak już na wstępie powiedziałem, zdarzy się, że otrzymamy te pieniądze, to będziemy musieli bardzo mocno się sprężyć i pracować i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nie chcieli przyjąć tych, powiedzmy, pieniędzy, bez względu jak się debata tu wewnętrzna nasza w tej sprawie potoczy. Odrębną sprawą jest, czy przygotowywać się w perspektywie 2015 roku do budżetu partycypacyjnego, czyli przeprowadzić znowu tak w spokoju, bez pośpiechu, w takim samym trybie jak powiedzmy w tym roku i przeznaczając powiedzmy w czerwcu pieniądze, no 75, może 50, może 100 tysięcy na 2015 i przeprowadzić tą całą procedurę. No, która podejrzewam będzie poprzedzona tą naszą tutaj wewnętrzną dyskusją. To tyle tak wyjaśnień, czy powiedzmy przedstawienia, co nas może czekać. Przepraszam, bo być może nie uważam, słucham, ale wszystko rozumiem, tylko skąd jakby ten cykl ma się zamknąć już w kwietniu? No bo jeżeli Rada Miasta przyzna po 100 tysięcy dzielnicą, to musi przeprowadzić cały cykl wyboru, głosowania i zrobienia tego w danym roku, bo nie da 10 tysięcy na plakaty, na druki czy coś, żeby przygotowujcie, a w 2015. Tylko dyskusja jest, czy dzielnice zdążą, jak dostaną pieniądze w ciągu roku ze wszystkim, czy nie zdążą, bo teraz mamy na dwa lata rozbite. Teraz żeśmy przygotowywali wszystko i tak dalej, procedury, wybór tam i tak dalej, głosowania. Wiemy już, teraz uchwalamy, a w przyszłym roku realizacja. Czyli można powiedzieć dwuletni cykl był, a teraz by trzeba było się zmieścić w jednym roku z wszystkim. A jeśli sami sobie zadecydujemy, wiążąc trochę przyszłą radę, to w czerwcu, jeśli po tej naszej dyskusji wewnętrznej, tak, jakieś sondażowo nawet, bo jeśli sobie sondażowo przegłosujemy, to się musimy tego trzymać, to można powiedzieć, że musimy się, że tak powiem, już zacząć pracować nad tym. Tak jak było z Pracownią Obywatelską, przyznać pieniądze, a w przyszłym roku realizować. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę, w takim razie kończymy dyskusję, zamykam dyskusję i obrady na ten punkt, w tym porządku obrad. Przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Pani, Panów Rady jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Jerzy Korba, członek zarządu, przeliczy. Tak wysoko, tak i to wytrzymanie górze, że 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie. Zgadza się? Zgadza się. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.